Cześć, Harda Horda. Ponownie jesteśmy w krakowskim salonie Dobosz Sport, gdzie zaraz Wam zaprezentujemy, jaki kierunek obrał Trek na najbliższe lata na podstawie eMonda na rok 2021. Z nami prawie pełna kolekcja eMonda SL na 2021 rok. Nas cieszy przede wszystkim to, że nie będziemy tutaj rozmawiać o nowych kolorach czy zupełnie nowych komponentach względem ubiegłych lat. eMonda SL na 2021 rok to zupełnie nowa konstrukcja, która względem poprzednich lat ma tylko i wyłącznie wspólną nazwę. Poprosiliśmy znawcę tematów szosowych z krakowskiego salonu Dobosz Sport o informacje na temat nowej eMondy. A jako, że nie jestem zwolennikiem zamkniętych przestrzeni, bierzemy jednego z nich i zaraz przewietrzymy go na pobliskich asfaltach. Ok, tak jak zapowiadałem, z nami Tomek z krakowskiego salonu Dobosz Sport. No i z nami oczywiście eMonda w wersji 6. Pro. Tomek, nas tak jak zwykle przede wszystkim interesuje, co nowego. Nie chcemy się koncentrować jak zwykle na osprzęcie, chociaż na pewno o nim również wspomnimy. Powiedz proszę, jak wygląda właśnie nowa konstrukcja, ponieważ tak jak już tutaj rozmawialiśmy wcześniej, powstało zupełnie coś nowego, nowa konstrukcja ramy. Tak, tak jak mówisz, Trek tutaj w nowym modelu eMonda SL oraz SLR przeprojektował całkowicie ramę. Została zmieniona konstrukcja górnej rury ramy, dolnej rury ramy, które zyskały nowe kształty, a także widelec i tylny trójkąt. Fajnie na pewno wygląda dolna rura ramy, która jest mocno nastawiona na aerodynamikę, również główka wygląda nieźle. Ty wspominałeś o tych sekundach, które teoretycznie możemy zyskać, którymi Trek się chwali, jeśli chodzi właśnie o nową konstrukcję. Co dzięki niej teoretycznie tak, możemy zyskać? Tak jak tutaj zauważyłeś, główka ramy jest także zmieniona. Trek obliczył, że w ciągu godzinnego podjazdu o średnim nachyleniu 8% zyskujemy 18 sekund. Przy jeździe po płaskim w ciągu godziny jest to minuta, także no bardzo znacząca poprawa osiągów, a co za tym idzie też zmniejszenie czasu jazdy, a co na wyścigach jest wiadomo bardzo ważną sprawą. Ciekawe rozwiązanie, no to ich przypuszczam, że również jest to nowe rozwiązanie, no to jest prowadzenie kabli. Na pewno będziecie widzieć to na przebitkach, które w tym momencie pokazujemy. Kable praktycznie są niewidoczne. To jest coś nowego? Tak, oczywiście. Tutaj Trek główkę ramy, można powiedzieć, nawiązał do topowego modelu swojego aerodynamicznego, czyli modelu Madon. Tutaj przewody są prowadzone w bardzo podobny sposób jak w modelu Madon. Wchodzą bezpośrednio pod mostkiem w główkę ramy, gdzie dalej przez odpowiedni system rozprowadzania kabli są poprowadzone do przerzutek i hamulców. Madon chyba ma gdzieś bardziej z tyłu te kable puszczone, tak mi się wydaje? Madon ma poprowadzone wszystkie tutaj z przodu. Jeden kabel od hamulca z przodu, od przerzutek po bokach i hamulca tylnego. Okej.
Na pewno zwraca uwagę również, zwracają prześwity, które tutaj są w całej konstrukcji. No tutaj oczywiście wiadomo, prześwit jest olbrzymi, ale dolna część tylnego trójkąta oraz przód naprawdę wygląda, że jest w stanie pomieścić grubą gumę. Tak, tutaj fabrycznie mamy zamontowaną oponę 25 mm, ale spokojnie do rozmiaru 30 mm możemy tutaj montować opony, co też na pewno zwiększa uniwersalność roweru. Będzie można na nim jeździć nawet, powiedzmy, na drogach z gorszą nawierzchnią. Również wspominaliśmy wcześniej o siodle, bo jest to również ciekawy element tego rowerka. Wygląda trochę tak triatlonowo, ale przypuszczam, że sprawdza się również i na szosie, tak? Tak, jest to model siodełka Bontrager Aulus, który ma za zadanie zwiększyć komfort przy jeździe w aerodynamicznej pozycji. Dlatego też siodełko ma duży, szeroki tunel na środku, skrócony przed dziób oraz lekko jest fabrycznie pochylone. Dzięki temu, przyjmując pozycję w dolnym chwycie, pozycję bardziej aerodynamiczną, mamy mniejszy ucisk na tkanki miękkie, co na pewno zwiększa komfort jazdy. Tomek, kolejny ciekawy element, no to na pewno karbonowe koła. Powiedz, czy to jest coś nowego, czy były one już wykorzystywane w innych poprzednich modelach właśnie Trek? Jeśli chodzi o ten model tutaj Aulus Elite 35, jest to sprawdzona konstrukcja Treka. Mają one, jak nazwa mówi, wysokość 35 mm. Przy tego typu rowerze przeznaczonym do jazdy po górach jest to optymalna wysokość, która zapewni nam też dobre przecinanie powietrza przy jeździe na jakichś płaskich odcinkach dojazdowych do podjazdów. Jeszcze co nas na pewno interesuje i na pewno wielu oglądających nas, ceny i modele. My widzieliśmy w salonie bodajże model 5, 6 i 7, tak? Tak. 7 był najwyższy, który mieliście obecnie na stanie. Powiedz, jak wygląda właśnie cena najtańszego, czym on się charakteryzuje, bo na pewno ma koła aluminiowe, z tego co kojarzę, w tej najtańszej wersji. Jak wygląda cena i mniej więcej krótka charakterystyka, czym się wyróżnia właśnie ten rower? Podstawowy model Emonda SL5 jest na osprzęcie Shimano 105. Tak jak wspomniałeś, na kołach aluminiowych, co odróżnia i też dzięki temu obniża cenę i nowa konstrukcja ramy jest przystępniejsza cenowo. Poza tym maszt siodła jest aluminiowy, co też pozwoliło obniżyć cenę roweru. Model SL5, cena tego modelu to 11 899 zł. Ten model, który tutaj oglądamy i prezentujemy, czyli Emonda SL6 Pro, jest w cenie 17,5 tysiąca złotych. Między modelem SL5 i SL6 Pro występuje jeszcze model SL6. On odróżnia się od tego modelu tym, że także jest na kołach aluminiowych. Model SL7, który prezentowaliśmy w salonie, jest na osprzęcie SRAM Force AXS. I tutaj też fajna nowość i ciekawostka, jest on od razu fabrycznie wyposażony w pomiar mocy firmy Quark. Także jest to na pewno fajny dodatek już do takiego roweru i cena tego roweru to 27,5 tysiąca. Jeszcze wspominałeś, że jest również wersja 7 na innym osprzęcie, bodajże na Ultegrze DI2, tak? Tak, tak. Występuje wersja SL7 na osprzęcie DI2, jest ona tam około 2,5 tysiąca złotych tańsza. Okej, dzięki Tomek za prezentację nowej Emondy. Prawdopodobnie zostaniemy tutaj jeszcze przez chwilę i pokręcimy, żeby zobaczyć, jak ona rzeczywiście jeździ w terenie. No, myślę, że tak. Dzięki za możliwość zaprezentowania nowego roweru. I zapraszam Was, jeśli interesujecie się rowerami i nowościami, zwłaszcza Treka, do polubienia naszego profilu na Facebooku Dobor Sport oraz do naszych salonów w Krakowie i Myślenicach. Na pewno pokażemy Wam wszystkie nowości, które mamy i odpowiemy na wszystkie pytania. Okej, ja również ze swojej strony dzięki za oglądanie filmu. Jeśli Wam się podobał, pamiętajcie oczywiście o subskrypcjach, odpowiednich łapach. My w najbliższym czasie na pewno wrzucimy coraz więcej tematu z szosą. A na ten moment oczywiście wielkie dzięki i do zobaczenia.